Proste pytanie, czy Putin wyraża, czy nie wyraża? W mojej opinii, tak jak tutaj pan przewodniczący Banaszyński wspomniał, po podjęciu informacji o inicjatywie części radnych dotyczącej wywołania referendum, nie do końca mogłem uzmysłowić sobie, czego ma dotyczyć to referendum. Ten referendum jest, aby wszyscy mieszkańcy naszej gminy wypowiedzieli się, czy należy, i tutaj jest, uważam, nieodpowiednie określenie wprowadzone, czy było wprowadzone, prowadzić ruch na rynek. Jak Państwo wiecie, możecie wyjrzeć przez okno, tu nie trzeba niczego wprowadzać, bo ten ruch do tej pory funkcjonuje na rynku. Czy tak jak w czasie prezentacji materiałów, które przygotowała dla nas pracownia, opracowanie dotyczące, pracownia Atrium, opracowanie dotyczące rewitalizacji. Pojawiały się w czasie tej konsultacji, w czasie tej prezentacji bardzo rozsądne. Chciałbym też kilka słów powiedzieć o samym programie rewitalizacji. Szanowni Państwo, w tych tekstach, które się w ostatnim okresie pojawiły, w tych dyskusjach, które się przelewają przez Jarocin, rewitalizacja dla większości opiniotwórczych osób, instytucji, wiąże się z obciążeniem gminy, czyli wywiązaniem się z gminy, z wybudowaniem nowych chodniczków, wybrukowanych dróg, ławeczek, infrastruktury, być może fontanny. Natomiast dla mnie, i nie tylko pewnie dla mnie, dla znawców, przepraszam, żeby nie zabrzmiało, że ja tutaj kieruję się na znawcę tej materii, natomiast posiłkuję się materiałami, które wyszły spod pióra osób, które zajmują się tą problematyką. Państwa komisja wyborcza określiła się, że jeżeli gmina chce przeprowadzać referendum, ma takie prawo, ale określiła to, że proszę bardzo, w odrębnych obwodach. Po takiej wstępnej analizie lokala. Oddałem pełną możliwość tej firmie, która przygotowała dla nas materiały, aby pokazać nam, jaki mamy cel. I zgadzam się z tymi założeniami, że tak w przyszłości będzie w Śródmieściu Jarocina. Że kiedy będzie taka możliwość, nawet potrzeba, to wszystkie te instytucje, wszystkie te osoby, które dzisiaj wnioskują o udrążnienie tej części rynku i tej części Śródmieścia, będą wnioskowały o wyłączenie całkowite tego rozwiązania z obszarów Śródmieścia. Ja przede wszystkim mam wątpliwości, chciałbym się tymi wątpliwościami podzielić, a odnoszę wrażenie, że tym podstępem chciałem być pominięty. Chciałem zwrócić uwagę na fakt taki. Mam wątpliwości dotyczące przede wszystkim tego, czy referendum, które mamy dzisiaj do czynienia, czy z projektem uchwały, który dotyczy referendum, czy wyczerpuje ten projekt uchwały i wniosek tutaj radnych podpisanych pod tym wnioskiem, czy on wyczerpuje wszystkie znamiona referendum. On powstaje, ten program rewitalizacji, bo on nie został jeszcze przez Radę przyjęty. Był przyjęty przez Radę? Proszę Państwa, praktyka rewitalizacji, już nie chciałbym, ale powiedzmy sobie z Wikipedią,
Mnie się wydaje, że panowie próbujecie sobie swoje sumienia czyścić w tej chwili i pokazywać, że coś w tym zakresie robicie. Jarocin nie zrobił nic. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia referendum gminnego dotyczącego działań mających na celu rewitalizację rosyjskiego rynku i centrum Jarocin miasta? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Trzy osoby przeciw. Trzy głosy przeciw. Kto się wstrzymał? Trzy głosy wstrzymujące. Dziękuję. Została zaakceptowana uchwała. Proszę państwa,